Witajcie. Niektórzy się śmieją, że piję bez filtracji z różnych miejsc. Tak, zdarza mi się, ale tylko z miejsc, którym potocznie można powiedzieć ufam. Tutaj pokaż ten potoczek i do góry. W terenie nie ma żadnego akwenu wodnego, czyli woda wybija z serca naszej górki, czyli jest krystalicznie czysta. Dodatkowo przechodzi przez całą drogę filtracji, przez kamienie, etc. Tylko trzeba zwrócić uwagę, jak nalejecie, zanim zaczniecie pić, czy jakiś mały ślimaczek wam nie wpłynął do rąk. Mógłbyś pokazać? Zaraz próbuję znaleźć. O, jest. Tutaj jak pokażesz, może będzie widać. A, coś tam się rusza. Popyla takie żyjątko. I to jest po prostu mały ślimaczek. Teraz się wystraszył, bo tam machałem ręką. Ale tutaj o jest. Użymy to. O. Przemieściło się. Dlatego trzeba uważać. Ale jak widzicie, to jest tutaj, uwięziło się i nie zagraża. To jest woda płynąca. Nie zanieczyszcza źródła. Poproszę. I teraz robimy sobie tak. Patrzymy, nie ma żadnych dziwnych zamętnień. Nie ma nigdzie bąbli, czyli jakaś toksyna sobie nie spływa. Nabieramy. Nabieramy, patrzymy, nic nie ma. I pijemy. I gwarantuję wam, że sraczki nie będzie. Warto jest, jak jesteście na takiej trasie, zrobić coś takiego. Patrzcie. Od razu lepiej. O, bo trochę już schodzimy i człowiek od razu wie, że żyje. Pozdrawiamy was.